Cześć, dzisiaj odcinek taki techniczny związany z Labradarem, aczkolwiek nie będzie on naszą gwiazdą. Gwiazdą będzie wyzwalacz do Labradaru produkcji naszego znajomego, który możecie zakupić u nas na sklepie. Stąd jest taka właśnie reklama w postaci odcinka. Natomiast ogólnie chciałem powiedzieć, dlaczego w ogóle coś takiego warto mieć, ewentualnie jeżeli się stosuje Labradar. My akurat mieliśmy trochę sytuacji takiej, Łukasz zaraz opowie, z mierzeniem czarnoprochowców, które są dla Labradaru bardzo kłopotliwe, a z drugiej strony ja dużo strzelam na 22LR, dużo szkoleń prowadzimy na 22LR, zwłaszcza tych precyzyjnych, gdzie potrzebujemy mieć tabele balistyczne, potrzebujemy mieć dokładną prędkość pocisku określoną i używaliśmy Labradara na różne sposoby z tymi wszystkimi ewentualnymi właśnie problemami i rozwiązaniami, które są proponowane w tej chwili albo były wtedy proponowane, żeby sobie z tym poradzić. Czyli już mówię, o co chodzi. Labradar ma wyzwalacze mniej więcej tutaj w tej okolicy wbudowane w postaci mikrofonów, chyba na 98%. I po prostu trzeba tak ustawiać lufę, żeby fala akustyczna wyzwoliła rozpoczęcie pomiaru. No i teraz o co chodzi. Jak mamy za mocny jakiś tam wyrzut gazów, to Labradarem czasami coś tam się zatrzęsie i on wtedy nie mierzy. Jak mamy za słaby, to on w ogóle nie uruchamia się w tym momencie, czyli nie zaczyna mierzyć z kolei. Jak mamy jakieś hamulce wylotowe, silne naboje i tak dalej, to ponoć zdarza się tak, że jeżeli jest jakiś tam trening, powiedzmy na strzelnicy, gdzie kilka stanowisk jest zajętych naraz i kilka osób na te labradary, to jeden strzał potrafi wyzwolić 2-3 albo jakieś inne tam poboczne. Na strzelnicach zamkniętych albo zadaszonych niskim dachem ze sztywną jakąś płytą, może być tak, że właśnie też coś tam się dzieje takiego, że gdyby były dwa radary obok siebie, mogą się nie tyle zakłócać, co wyzwalać wzajemnie, nie w tym momencie, w którym potrzeba. Tak? Do 22 strzał z tłumikiem, różnych innych takich rzeczy, wynaleziono kiedyś wyzwalacz w postaci najprawdopodobniej czegoś w formie mikrofonu, co się podłącza tutaj do wejścia mini jack i można wtedy sobie zmierzyć właśnie strzelanie z tłumikiem. To mieliśmy nagrane na filmach. Kto ogląda, to już widział na pewno coś takiego. Można wtedy mierzyć właśnie 22. To było takie rozwiązanie, które jakby ratuje tą sprawę. I myśleliśmy, że wszystko jest super. Natomiast wtedy nastała era czarnoprochowa. I okazało się, że nie wszystko się da zrobić. Z czarnoprochowcami było kilka problemów w sumie. Pierwszy, który nie dotyczy tak bardzo samego wyzwalacza, to była kwestia tego, że używaliśmy filców i jak leciał filc i pocisk, to były dwa obiekty, no i czasami były błędy z odczytem. A to, co tyczy się wyzwalacza, no to jest kwestia tego, że jak jest blisko, to chmura i gazy wylotowe bardzo trzęsą. Zresztą potem cały radar jest zapaprany, bo trzeba dość blisko i od pewnego momentu przestawało łapać. Tak jak na ważki takie dość lekkie na karabinie bez problemu łapało, to już te mocniejsze radar tak trzęsły, że nie było odczytu. No i dobra, i dlaczego teraz stoimy z tym, z czym stoimy? Strzelimy z 22 i strzelimy z czarnoprochowca, żeby pokazać wyższość tego wyzwalacza, który tutaj właśnie mamy na myśli, nad tym, co oryginalnie można do Labradaru dokupić, chociaż wiem, że teraz podobne wyzwalacze, czyli właśnie teraz już przechodząc do rzeczy, działające na zasadzie odrzutu, czyli jak mamy odrzut na broni, to w tym momencie zostaje wyzwolony od razu pomiar labradarem. Podobno takie rozwiązania inne też istnieją, tylko są mniej więcej dwa razy droższe. Tutaj jest dobre, bo produkowane w Polsce, w samej stolicy, także zobaczycie, o co chodzi, czyli teraz właśnie te pomiary, których nie udało nam się nigdy zrobić na czarnoprochowcu, w związku z tym, że naważka była duża, albo dziwna, albo coś tam nie zagrało, albo zatrzęsło radarem, albo znowu jak nie dało się tak ustawić, żeby nie trzęsło radarem, ale wyzwoliło pomiar, bo znowu było za cicho, jeśli chodzi o ten czujnik akustyczny, to się da zrobić bez żadnego najmniejszego problemu właśnie z wyzwalaczem działającym na zasadzie odrzutu. Teraz tak, jeżeli mamy ten wyzwalacz w postaci bardzo małej kostki, przyczepiony w jakiś tam sposób do broni, nie zakłócimy sobie tego pomiaru, czyli nie wyzwolimy innego radaru, ktoś nie wyzwoli naszego radaru, czyli nie rozpocznie nam pomiaru w złym momencie. Tak jak mówię, najbardziej problematyczne sztuki broni. Długa w miarę 22, czyli taka, która nie robi za dużo hałasu,
nie ma za bardzo odrzutu jakiegoś wielkiego, czyli też żebyśmy sprawdzili, że to nie jest tak, że musi być jakieś tam kopyto, nie wiem, dwunastka śrutowa albo coś w tym stylu. I czarnoprochowiec, spróbujemy zrobić te pomiary, które nam się wcześniej nigdy nie udało zrobić, z pomocą właśnie tego wyzwalacza. Dobra, do roboty. Dobra, strzelamy 22, pocisk jest 40-grenowy standard, czyli nie ma jakichś tam wysokich prędkości, to nie jest też jakiś tam HV, który bardzo głośno strzela, nie ma też jakiegoś tam zwiększonego odrzutu czy czegoś takiego, mimo że karabinek jest bardzo lekki. Montuję wyzwalacz na trytytkę nie dlatego, że po prostu tutaj dziadujemy, tylko dlatego, że będziemy go zaraz przekładać, tak będzie szybciej, ale przy okazji chciałbym pokazać, że on nie musi być na sztywno skręcony bardzo jakoś tam mocno. On wystarczy po prostu, że nie odpada, bo jest zrobiony w taki sposób, żeby w miarę łatwo ten pomiar wyzwolić, właśnie żeby nie było z tym problemów. Oddamy parę strzałów, uzbrajamy. Dobra, jesteśmy gotowi, załadowani. Nie muszę przykładać tutaj, nie muszę się martwić, gdzie z tym po prostu sobie pójdę. Czy będę do przodu, czy będę do tyłu. Próbujemy. Dobra, jest. Dobra. Mam nadzieję, że to było widać. Co się stało tutaj, a co się nie stało? Były dwa albo trzy strzały, których nie złapał. Nie jestem pewien, czy to była wina kwestii wyzwolenia, czy tego, że tutaj miałem odczyt, że był bardzo, bardzo, bardzo słaby sygnał. Czyli mogło być tak, że w związku z tym, że mamy słupki po prostu na osi, że pomiar był wyzwolony, a nie było odczytu ze względu na przeszkody. Tak się mogło zdarzyć. To jest jedna rzecz. Ja patrzyłem, więc światełko migało za każdym razem, więc wyzwalacz działał, ale pomiary mogły się tam właśnie psuć. Znacznik sygnału, nie? Czyli prawdopodobnie mieliśmy problem z jakąś tam przeszkodą na osi. Mniejsza o to. Ostatni strzał, czyli ten na sucho, nie wyzwolił próby pomiaru, nie? Czyli generalnie nie jest też tak delikatnie, że jak mieliśmy jakieś tam tąpnięcie na pusto, to od razu coś się dzieje. Czy to jest istotne, czy to jest nieistotne. Jak ktoś, nie wiem, zamyka zamek na przykład w karabinie czterotaktowym, zrobi to jakoś tam mocno, nie musi się martwić, że od razu mu się coś tam zacznie mierzyć w radarze i potem przy oddaniu strzału na przykład będzie miał przekłamanie. To też o to chodziło właśnie, żeby wypośrodkować mniej więcej tak ten sprzęt, żeby on mierzył wtedy, kiedy ma mierzyć. Za każdym razem bezbłędnie, natomiast żeby nie wyzwalał się jakoś tam zbyt łatwo, tak? Czyli wydaje mi się, że akurat tutaj, jeśli chodzi o to, że zadziałało na 22 poprawnie, no to powinien być temat załatwiony. Myślę, że czarnoprochowiec nie będzie większym wyzwaniem, ale strzelmy, zobaczymy, co wyjdzie, nie? Jest pięknie. To, czego nie mogliśmy mierzyć wcześniej z czarnoprochowcem, gdzie ze trzy próby chyba robiliśmy i w ogóle nic kompletnie nie było. No, były różne podejścia w różnych miejscach. Albo takie podejście, że nie było wyzwolenia, albo było takie podejście, że się wyzwolił, ale zatrząsł się w momencie strzału. Nie zmierzyliśmy wtedy nic. Proszę bardzo, od pierwszej próby z wyzwalaczem właśnie na odrzut zwyczajnie, nie? Nie musi być mocno przymocowany do broni. Wersja oryginalna jest na rzep, samoprzylepny. Także ktoś ma jakąś tam broń, z której korzysta z tym radarem jednej głównej przede wszystkim, no to po prostu zaczepia, strzela, odczepia, dziękuję. Można sobie tych rzepów tam podokupować. Ja natomiast optowałem przy tym, żeby zrobić też wersję na magnes w momencie, jak trzeba dużo karabinów ogarnąć. Tak jak my mamy na przykład, nie wiem, 15 sztuk 22, chcielibyśmy je posprawdzać. Także będzie też wersja na magnes dostępna już niedługo. W tej chwili mamy wersję z rzepem, także jak ktoś jest zainteresowany, www.omnisarma.com i
można ewentualnie w coś takiego się zaopatrzyć. Albo jak ktoś uważa, że ktoś inny zrobił to dwa razy lepiej i chce zapłacić dwa razy tyle, to też można gdzieś tam sobie poszukać. Są jakieś rozwiązania. Wydaje mi się, że to jest akurat dobre w związku z tym, że działa. Aha.